Poranek dwójki, 10 minut po godzinie 8:00. W studiu nasz gość, Norman Leto, artysta sztuk wizualnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor filmu Foton, nagrodzonego we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty Nagrodą Publiczności, ale premiera tego filmu odbyła się najpierw w Kopenhadze, a potem w Kanadzie, w Toronto. Tak, zgadza się. Ciekawe jest to, że w każdym kraju, gdzie film był pokazywany, ludzie inaczej reagują. To znaczy w innych momentach się śmieją, w innych momentach są smutni. Zastanawia mnie to, bo później film będzie miał premierę w Japonii, jeszcze w Australii, potem wraca do Nowego Jorku i tak dalej. I dobrze obserwować reakcję publiczności na sceny w tym Fotonie. Mhm. A ty, czym cię zaskoczyła ta publiczność kopenhaska, czy ta kanadyjska? Nie chcę podawać konkretnych przykładów, żeby nie spoilować filmu, natomiast ciekawe było to, że w tych momentach, gdzie niektórzy odebrali narratora jako człowieka cynicznego, na przykład Duńczycy odebrali go jako zabawnego. Kanadyjczycy z kolei przemilczeli scenę, jakby nie reagowali, więc to jest bardzo, bardzo dobra, ciekawa nauka o kulturze tak naprawdę, obserwowanie z perspektywy reżysera reakcji publiczności. Od Wielkiego Wybuchu do rewolucji kwantowej, od początku czasu do narodzenia się planet i ewolucji biologicznego życia i dalej w kierunku nieznanej przyszłości. Czym właściwie jest twój film? Dokumentem, filmem artystycznym, filmem popularno-naukowym, takim wizualnym wykładem? Nazwałbym go chyba filmem popularno-naukowym, ale z takim zakrzywieniem, bo popularno-naukowy z reguły oznacza piękny głos narratora typu Krystyna Czubówna, David Attenborough, grzeczny, neutralny i tak dalej. Natomiast ja tutaj wprowadziłem Andrzeja Hyrę jako narratora, bo natychmiast robiąc te sceny potrzebowałem kogoś, kto będzie bardziej brudny w tym głosie, też w wizerunku. Nie chciałem kolejnego bardzo wycyzelowanego głosu i ogólnie człowieka, który kojarzy się z akademicką wiedzą. Raczej chodziło o to, żeby skrzywić ten mit filmów popularno-naukowych, które znamy z telewizji, to znaczy żeby nie powtarzać schematu i siłą filmu jest ta subtelna zmiana, to skrzywienie opowieści. Oczywiście film jest naukowo poprawny, to znaczy jest konsultowany z naukowcami z różnych dziedzin, natomiast jego forma jest trochę inna niż zwykle. Mhm. To trochę jest tak, że nauka często inspiruje artystów. Ty odwracasz tą sytuację. Chcesz pokazać, jak artysta może opowiadać o nauce. Tak, tym bardziej, że w środowiskach, to się powoli zmienia, ale w środowiskach humanistycznych często jest na bakier z nauką. To znaczy jest jakaś, podejrzewam, że wynika to z różnic językowych, jakimi posługują się te dwie dziedziny życia. Ja sam tego doświadczyłem, rozmawiając z naukowcami podczas pracy nad scenariuszem, gdzie początkowo nie mogliśmy w jakiś sposób dojść do wspólnego języka, bo naukowiec myśli wzorami i jeśli ja pytałem naukowca, jak pokazać na przykład kwark albo jak pokazać, dajmy na to, zmianę spinu w elektronie, to on mówił, no wystarczy zmienić znak z plus jeden na minus jeden, a ja mówię, nie, ja to chcę pokazać na ekranie dla widza. Ale tego nie da się pokazać, proszę pana. Ja mówię, no tak, ale musimy znaleźć jakiś kompromis, żeby na tym etapie kwantowym cokolwiek pokazać, żeby nie pisać wzorów na filmie, bo ludzie wyjdą wtedy z kina natychmiast. I po kilku długich tego typu rozmowach doszliśmy do wspólnych wniosków, że da się to pokazać, tylko musimy dojść do tego samego języka, czyli rozmawiać tym samym dialogiem. I w końcu się to udało i mam nadzieję, że film zadowoli zarówno ludzi, którzy są z ulicy, laików, jak i naukowców, którzy rzadko mają okazję, żeby ktoś zwizualizował w ten sposób dosyć realistyczny rzeczy, którymi zajmują się na co dzień. Mhm. Czy to było największe wyzwanie, pokazać w tej pierwszej części, jak powstaje materia, jak tworzą się gwiazdy, planety, zwizualizować to? No tak, to była ta część, która tak naprawdę zajęła
3 lata z 5, łącznie 5 lat pracowałem nad filmem. 3 lata to było właśnie sprawdzanie scenariusza pod kątem poprawności, pracowania nad animacjami pod okiem naukowców. Te animacje są robione przy pomocy komputera, natomiast starałem się, żeby nie było, nie lubię efektów specjalnych, które są widoczne w filmach. I to też dotyczy tych zjawisk molekularnych, gdzie obserwowałem zdjęcia robione przy pomocy elektronowych mikroskopów i one są na razie nieruchome. Znaczy obecna wiedza i obecna nauka pozwala nam na robienie nieruchomych zdjęć obiektów w skali atomowej. Natomiast ja mogłem pójść dalej jako artysta i właśnie przy pomocy, przez czytanie różnych prac naukowych i rozmowy z naukowcami mogłem ożywić te nieruchome zdjęcia białek na przykład, które w zasadzie składają się z kilkudziesięciu czasami atomów, czy kilkuset. Mogłem je poruszyć w czasie i przestrzeni, czyli zrobić animację. Nie chciałem też robić animacji ręcznej, bo tutaj by się przekradła jakiś mój osobisty styl, natomiast natura czegoś takiego nie ma i chciałem być raczej obiektywny w tym wszystkim, więc używałem symulacji komputerowych, czyli ustawiałem tylko początkowe parametry, a komputer już liczył odbicie się tych cząsteczek i wspólne interakcje. I to spowodowało, że ten ruch w filmie, ruch tych cząsteczek jest bardzo naturalny, drżący, coś czego brakuje w reklamach środków przeciwbólowych, czy reklamach, nie wiem, środka na zgagę, bo tak naprawdę dla przeciętnego widza to jest jedno z niewielu źródeł informacji o tym, jak wyglądamy od środka. Ale ty wręcz masz obsesję na punkcie takiego ukazania zjawisk obiektywnie, bo zaraz na początku filmu, tam gdzie mówimy o percepcji, że ludzki mózg to postrzega jako kolor czerwony, ty właściwie całą taką część filmu poświęcasz temu, że tak naprawdę my to odbieramy jako czerwień. No tak, jest to słynny, nie wiem jak to nazwać, problem obserwatora, to znaczy czegokolwiek w ten sposób można podważać. Często niektóre nurty filozoficzne podważają jakby namacalność naszego świata, czyli nawet mikroskop, którym obserwujemy te atomy, jest robiony przecież przez człowieka, prawda? I więc oznacza, że to jest interpretacja rzeczywistości przez człowieka, więc jak możemy stwierdzić, że to jest prawdziwe? Natomiast znany fizyk, noblista Richard Feynman powiedział dosyć ciekawą rzecz, odpowiadając na takie próby podminowania nauki, że możemy się zastanawiać, czy kotlet, który trzymamy na widelcu, jest prawdziwy, czy nie, ale jak go nie zjemy, to nie będziemy mogli się już dłużej zastanawiać, bo umrzemy z głodu, prawda? Tak samo jak myślenie, czy rzeczywistość dookoła nas jest prawdziwa, czy jest być może wytworem naszej wyobraźni, jest rzeczywiście interesujące, natomiast jak nam spada sztanga 5-kilowa na nogę, to natychmiast przypominamy sobie, że to nie ma znaczenia, czy jest prawdziwa, czy nie, bo po prostu boli. Więc podstawa... Więc ten problem jest rzeczywiście, że obserwujemy wszystko przez swój mózg, czy przy pomocy swojego aparatu poznawczego, natomiast no, to nie przeszkadza w uprawianiu, w zadawaniu bardzo ciekawych pytań. No. W 99 roku zrezygnowałeś z nauki w szkole średniej i na własną rękę zajęłeś się malarstwem, grafiką. Jesteś również samoukiem w dziedzinie wideo i sztuk wizualnych. Czy masz takie poczucie troszeczkę rozerwania pomiędzy nauką a byciem artystą? To znaczy, wiele osób twierdzi, że powinienem być naukowcem, jeśli już robię tego typu filmy i tak mocno interesują mnie. To jest to bardziej obiektywne spojrzenie na rzeczywistość, podczas gdy w sztuce często liczy się jak najbardziej subiektywne spojrzenie na rzeczywistość. Natomiast obawiam się, że nie byłbym w stanie, i pod tym względem jestem artystą, nie byłbym w stanie wytrzymać reżimu w uczelni, to znaczy całej biurokracji, bo tak naprawdę dzisiaj bycie naukowcem to już nie jest ten mityczny człowiek w pracowni, gdzie potrafi zmienić świat w garażu, tak jak było za czasów rewolucji kwantowej 100 lat temu i za czasów Alberta Einsteina. Teraz są to wielkie zespoły ludzi, jest to głównie polowanie na granty, biurokracja,
nie ma już takich wielkich skoków jakościowych, zmian paradygmatów w nauce, jak były kiedyś. I to myślę, że jest zniechęcające. Ja raczej mam, wolę wziąć rzeczy, wolę w pojedynce, pracować w pojedynkę, niekoniecznie w zespole. I ten reżim akademicki, przez który rzeczywiście trzeba przejść, żeby być dzisiaj naukowcem, nie wyobrażam sobie uprawiania nauki przez samouka przy dzisiejszych problemach, jakby przy wysokich energiach, gdzie potrzeba mikroskopu typu CERN, bo tak naprawdę to jest wielki mikroskop. No ciężko być samoukiem w tym przypadku. Ta pierwsza część filmu, jak powiedzieliśmy, traktuje o powstawaniu materii. Druga, w drugiej wyjaśniasz, co dzisiaj wiemy na temat powstawania życia. A trzecia część to jest, właściwie to, co nas czeka. Czy to jest twoja wizja, czy to jest wizja naukowa, gdzieś sprawdzona, wyczytana? Tak jak Andrzej Hyra, czyli narrator filmu, i też w jednej scenie, gdzie jest pytany przez dziennikarkę, żeby opowiedział jako naukowiec, żeby powiedział, jak będzie wyglądała, żeby spróbować zrobić ekstrapolację życia, jak będzie wyglądało kiedyś, no to on się broni, bo naukowcy nie lubią spekulować, po prostu to jest zbyt ryzykowne i generalnie nie, to należy do innej jakby dziedziny, to bardziej filozofia, czy po prostu science fiction. Natomiast dziennikarka w jakiś sposób na nim wymusza, żeby jednak powiedział. I jest to moja prywatna synteza, która jednak jest oparta na różnych, bardzo różnych źródłach, od science fiction przez futurologów, takich jak Ray Kurzweil i inni. David Deutsch, to są już tacy naukowcy na pograniczu, już można powiedzieć szaleńców niekiedy, bo ich próby wyjścia w przyszłość, jeśli chodzi o poziom czasowy, to są absurdalnie odległe. Natomiast w filmie właśnie to pozwala, że ten foton to nie jest praca naukowa czy wykład naukowy. Mogę sobie w trzeciej części po prostu pozwolić na propozycje i zobaczymy za 100 lat, jak bardzo się przestrzeliłem, prawda, z przyszłością. Czy ta część filmu technicznie była najtrudniejsza? Właśnie nie, te cząsteczki były trudniejsze, te wydawałoby się proste obrazy, gdzie te molekuły na czarnym tle głównie drżą i zderzają się, były dużo trudniejsze, bo wymagały naukowej wiedzy i sprawdzania w setkach papierów naukowych, a tak ostatnia część była standardowymi efektami do filmu, czyli coś, co się dzisiaj robi dosyć powszechnie. Ja miałem też doświadczenie, bo w wieku 16 lat miałem 16 lat i pracowałem u kolegi jeszcze na starych komputerach i robiłem takie efekty w tamtych czasach i wykorzystałem tą wiedzę tych programów, które do dzisiaj śledzę i potrafię do zrobienia tych efektów razem z producentem, z firmą Lightcraft. Robiliśmy efekty do tych końcowych scen i myślę, że wyszły bardzo dobrze, jak na poziom budżetu filmu i poziom ogólny, światowy poziom. Widzę też po odbiorze publiczności, że te efekty specjalne rodem filmu science fiction są bardzo dobre. Ten z jednej strony film Foton pokazuje drogę od wielkiego wybuchu do rewolucji kwantowej, ale cały czas tam przemycasz wątki biograficzne. To znaczy, chodzi o ten moment, gdzie mówię o mózgu, bo ciężko przemycać wątki biograficzne w świecie kwantowym czy molekularnym, natomiast gdy mówię o mózgu, to rzeczywiście częściowo to wynikało z kwestii praktycznych, że w roli dwóch osób, na których przykładzie opowiadam o pracy naszych mózgów, wybrałem swoich rodziców. Mój ojciec był chory na Parkinsona, teraz już nie żyje, natomiast w filmie, który był kręcony 3 lata temu, był jeszcze z nami i pokazuje, w jaki sposób jego mózg może funkcjonować pod wpływem choroby Parkinsona, co daje szerszy obraz tego, jak osoby na przykład z chorobą Parkinsona mogą być nierozumiane, podczas gdy
wiedząc cokolwiek na temat jakichś molekularnych nawet podłoża tych schorzeń, już troszkę inaczej na te osoby patrzymy. Podobnie jest z innymi schorzeniami psychicznymi, natręctwami, depresją. Możemy obserwować te osoby na zasadzie, tak często jest w mniej wykształconych środowiskach, gdzie jest ktoś opętany albo nie wiemy, co się dzieje, a znając podłoże molekularne, możemy inaczej na tę osobę spojrzeć, możemy też uwierzyć w działanie leków i tak dalej. Także to była ta część dotycząca mojego ojca, natomiast wykorzystałem też, brzydko mówiąc, mózg mojej mamy, żeby pokazać takie proste rzeczy, które wszyscy robimy na co dzień, typu, nie wiem, ona tam liczy ściegi, prawda, robi na szydełku i w jakiś sposób, co dzieje się w mózgu, kiedy zapamiętujemy, nie wiem, numer telefonu do kolegi. To jest niezwykłe, że dla nas jest to jakaś ulotna sprawa, pamięć i tak dalej, a tak naprawdę to są bardzo szybko dziejące się fizyczne zmiany w mózgu. Zmiana kształtu połączeń międzysynaptycznych i tak dalej. To można zwizualizować i tak naprawdę to dzieje się w tym momencie pańskim w moim mózgu i to jest dosyć niezwykłe i chciałem to pokazać po raz pierwszy chyba w kinie i nawet chyba w telewizji, bo to są dopiero niedawno odkrywamy tą dynamikę zjawisk w mózgu. Gdzie ten film możemy oglądać? W tym momencie na festiwalach, ale od października, od 6 października będzie w kinach studyjnych. Norman Leto, artysta sztuk wizualnych, autor filmu Foton, był dziś gościem Poranka Dwójki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Też dziękuję.